Dzień dobry, witam Państwa na antenie telewizji kablowej Kołobrzeg. Katarzyna Mazur, zapraszam na wydarzenia tygodnia. W poniedziałek w Urzędzie Miasta odbyło się podpisanie umowy na przebudowę ulicy Zdrojowej. Koszt inwestycji to 18 700 000 zł. Wykonawca ma 330 dni na przeprowadzenie prac. Ulica Zdrojowa jest najważniejszą arterią łączącą większość ulic naszego uzdrowiska. Na jej stan narzekają od lat niemal wszyscy użytkownicy. Dlatego rok 2021 został przeznaczony na jej zaprojektowanie, a w tym roku rozpocznie się inwestycja. Szybką realizację umożliwiło uzyskanie dofinansowania z programu Polski Ład w kwocie ponad 13 milionów złotych. Dzięki czemu możemy dzisiaj podpisać umowę z panem Kazimierzem Domarackim, wykonawcą, który będzie miał od podpisania tej umowy 330 dni na wykonanie tej szalenie trudnej inwestycji. Trudnej, ponieważ nawet już nie chodzi o to, że jest to główna arteria w dzielnicy uzdrowiskowej, ale chodzi o to, że obejmuje ona tak szeroki zakres, stąd obecność prezesów miejskich spółek, że będzie ona wymagała rzeczywiście dobrego zaplanowania całości tej inwestycji. W ramach inwestycji zostanie przebudowana nawierzchnia, chodnik, zostaną zamontowane nowe latarnie oświetleniowe wraz z linią kablową. Znikną szpecące rury ciepłownicze, które zostaną położone pod ziemią. Ich miejsce zajmie zieleń. Te szpetne rury są umieszczone w tym miejscu od lat 70., kiedy to Miejska Energetyka Cieplna zasilała głównie uzdrowisko. Wiele razy mówiliśmy o tym, mówiło się w mieście, że warto by je schować, zasłonić, pozbyć się ich jednym słowem, ale one muszą być, ponieważ dostarczają ciepło do dziesiątek obiektów. Nadarzyła się okazja, tak jak pani prezydent powiedziała, pozyskania zewnętrznych środków i to umożliwi ukrycie tych rur w sieci. To nie będą rury w tej samej technologii, to będzie sieć w technologii rur preizolowanych, a więc oprócz tego, że wizualnie zmieni się ta ulica, to jeszcze zyskamy sieć o niskich stratach cieplnych. Zostanie także wymieniona cała sieć wodociągowa oraz kanalizacja. Przed nami trudne 330 dni, mówiła podczas dzisiejszej konferencji Anna Mieczkowska. Remont będzie musiał rozpocząć się już w sezonie, choć jak poinformował wykonawca, największe prace ruszą dopiero od sierpnia. Muszę od początku sierpnia muszę przygotować sobie i 15 już muszę wejść zamknąć ulicę. Zapewniam Państwa, że zrobimy wszystko i również pan Kazimierz Domaracki, żeby tych utrudnień było jak najmniej, ale musicie Państwo nas zrozumieć. 330 dni to wciąż jest 330 dni i po prostu wykonawca musi się w tym terminie zmienić. Od dnia podpisania umowy. Więc to, że pan zgodził się, że nieco później ten termin nastąpi, to jest naprawdę dobra wola tylko wykonawcy. I za to panu bardzo dziękuję. No, Kołobrzeg jest miastem specyficznym. Tu trudno jest mówić o inwestycjach w sezonie, dlatego my uciekamy od tych inwestycji w sezonie, ale to jest tak duża kwota dofinansowania, że wiedzieliśmy o tym, że jakbyśmy nie liczyli, to albo początek, albo koniec inwestycji obejmie jednak ten sezon letni. O wszelkich zmianach w związku z inwestycją na ulicy Zdrojowej miasto będzie informować na bieżąco. Całą konferencję nadamy po wydarzeniach dnia. Miasto ma już gotowy projekt rewitalizacji parku Fredry. Geodeta wytycza aleje według historycznego układu. Przygotowując się do możliwości pozyskiwania finansowania z zewnątrz, miasto postanowiło powoli porządkować park. Bardzo nas martwi park Fredry, mówi Ewa Pełechata. Wszystko przez bardzo wysoki poziom wód gruntowych, który do tej pory uniemożliwiał uporządkowanie parku. W tej chwili jest tam sporo powalonych przez wichury drzew. To się jednak zmieni. Miasto ma już dokumentację projektową na rewitalizację parku, która została przygotowana już w 2020 roku. Jest też ważne pozwolenie na budowę. Miasto, przygotowując się do realizacji inwestycji, zacznie powoli porządkować park. Czyli w tej chwili geodeta wytycza aleje według projektu, który posiadamy, po to, żeby wzdłuż tych alei przynajmniej dokonać uprzątnięcia krzew, drzewów, wiatrowałów, tego wszystkiego, co przeszkadzało w realizacji inwestycji, nie przechodząc do samych terenów poza alejami. Z jakiego powodu? Inwentaryzacja, którą jakiś czas temu zrobiliśmy, kilka lat temu, ona już jest po prostu nieaktualna, ze względu na to, że drzewa po prostu urosły.
rosły, pojawiły się drzewa, które wymagają wprost pozwolenia na budowę. Kiedyś nie wymagały, teraz już wymagają, więc całe uprzątnięcie parku będzie wymagało ponowienia tej inwentaryzacji, tak w sektorach, jak to było wcześniej zrobione. Czy ma to być forma dzikiego parku, czy raczej uporządkowanego? Tu, jak mówi Ewa Pełychata, zdania wśród mieszkańców są bardzo podzielone. To jest chyba najważniejsza rzecz, najważniejszy chyba problem, żeby nieprzekonanych przekonać. Tak? Więc z jednej strony być może nie zawsze się da wszystkich przekonać. Zakres inwestycji jest na tyle duży, że jeżeli zrobimy aleje, to myślę, że potem będziemy mogli się zastanowić, czy dalej porządkować, czy może częściami tylko porządkować, na pewno sektorami, bo to są ogromne pieniądze na uporządkowanie takiego drzewostanu. Przypomnę Państwu, że kiedyś był taki problem w parku Fredry, Żeromskiego, przepraszam. Ja pamiętam taki czas, kiedy park Żeromskiego wyglądał bardzo podobnie, no może trochę mniej był zarośnięty niż ten, który mamy w tej chwili, a jednak udało się go małymi kroczkami uporządkować. Dzisiaj się cieszymy pięknem tego parku. W projekcie na rewitalizację parku uwzględnione jest także uporządkowanie gospodarki wodnej w postaci niecek retencyjnych. Przekierowanie tych wszystkich wód opadowych w taki sposób, żeby wzmocnić drzewa, żeby one szukały tego pożywienia głęboko w ziemi, czyli zakorzeniały się bardziej, bo problemem jest bardzo płatki system korzeniowy tych drzew, które się tak łatwo tam powalają i każda wichura sieje takie spustoszenie. No ale niestety to jest natura, my jej nie możemy pomóc w żaden inny sposób. Przypomnijmy jeszcze, że park jest pod nadzorem konserwatora zabytków. Tak, park jest wpisany do rejestru zabytków i każda wycinka takiego drzewa wymaga specjalnego pozwolenia konserwatora zabytków. Już tych wizji mieliśmy bardzo dużo, zwłaszcza wtedy, kiedy wykonywaliśmy inwentaryzację i tak naprawdę wszystko przed nami, jeżeli będziemy chcieli przechodzić sektorami do porządkowania tego parku. Mieszkańcy w tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego złożyli 12 projektów. Ostatecznie pod głosowanie poddanych zostanie 7. Głosowanie ruszyło we wtorek i potrwa do 20 czerwca. W tym roku już po raz 6 kołobrzeżanie mogli składać wnioski do budżetu obywatelskiego. Do dyspozycji mieszkańców przeznaczono kwotę 1 000 000 zł, a nowością w tej edycji jest wprowadzenie tylko jednej kategorii. Po ocenie formalno-merytorycznej wniosków składanych do budżetu obywatelskiego pod głosowanie zostanie poddanych 7 z 12 złożonych projektów. Od dzisiaj mieszkańcy mogą na nie głosować. Dzisiaj o godzinie 14 rozpoczęło się głosowanie. Uprawnionymi do głosowania są wszyscy mieszkańcy Kołobrzegu, bez względu na wiek. To jest ważna informacja, bo często też mamy pytania dotyczące tego, czy dzieci mogą głosować. Absolutnie dzieci mogą głosować. Jeżeli chodzi o samo głosowanie, mamy przewidziane dwie formy głosowania. Głosowanie papierowe, wówczas wypełniamy kartę i zanosimy ją do urny, która znajduje się w biurze podawczym Urzędu Miasta. Gdyby ktoś oczywiście chciał zagłosować elektronicznie, do czego bardzo gorąco zachęcamy, to ankieta jest również dostępna już od godziny 14. Strona www.bo.kolobrzeg.pl. Co ważne, głosować możemy tylko w jednej formie, czyli albo elektronicznie, albo w formie papierowej. W przypadku karty papierowej podajemy swoje dane, a więc adres zamieszkania, PESEL. W przypadku głosowania elektronicznego będzie jeszcze potrzebne wpisanie kodu weryfikacyjnego, który przychodzi w bezpłatnej wiadomości na numer telefonu komórkowego, który podajemy w ankiecie na stronie. W przypadku głosowania papierowego tam jest ważny podpis, jak i również oświadczenia opiekunów prawnych w przypadku osób małoletnich. W tym roku mieszkańcy wybierają 3 projekty, przyznając im odpowiednio 3, 2 lub 1 punkt. Jeżeli chodzi o głosowanie papierowe, to na karcie znajduje się informacja. 3 punkty przyznaje projektowi numer, należy podać numer projektu. 2 punkty przyznaje projektowi numer, należy podać numer projektu. 1 punkt należy podać numer projektu. W przypadku głosowania elektronicznego, tutaj system głosującego nie przepuści, mówiąc w skrócie, dopóki nie będzie wypełnionych 3 rubryk. Wśród 7 projektów, na które można od dzisiaj głosować, znajdują się m.in. rodzinne niedziele na Skwerze Pionierów, modernizacja Placu Zabaw przy ulicy Nowogródzkiej i kołobrzeskie sportowe Mariany. W tym roku wśród głosujących miasto będzie rozlosowywać nagrody. Także tutaj warto, liczymy na Państwa aktywność, nie tylko składanie projektów, ale głosowanie, bo pamiętajmy, że sukcesem jest nie tylko złożenie projektu i
przejście oceny formalno-merytorycznej, ale tak naprawdę cała walka, w cudzysłowie, rozpoczyna się w momencie głosowania. Kolejnym etapem będzie liczenie głosów i do 21 lipca poznamy projekty, które znajdą się w budżecie miasta na 2023 rok. W tym roku nie odbędzie się koncert na rozpoczęcie lata w naszym mieście. Powodów jest kilka, ale głównym, który mocno ogranicza działania miasta w tym zakresie, jest aspekt finansowy. To kolejny rok, kiedy w Kołobrzegu nie będzie muzycznego rozpoczęcia lata. W tym roku budżet Regionalnego Centrum Kultury został uszczuplony o 1 000 000 zł w stosunku do poprzedniego. 400 tysięcy na samą promocję jest mniej, więc to są te względy, które tak naprawdę powodują, że my musimy wybierać takie pozycje w programie, które będą pozycjami gwarantującymi nam promocję w takim dosłownym tego słowa i szerokim znaczeniu. Te koncerty, które były organizowane na otwarcie lata, mają one swój walor oczywiście promocyjny. Tyle, że odbywają się one tylko raz, a sezon letni trwa w Kołobrzegu kilka miesięcy. Jak zapewnia prezydent, wydarzenia kulturalne, które cieszą się wśród mieszkańców największym zainteresowaniem, będą nadal się odbywać. Natomiast takie wydarzenie, koszt jest ogromny i po prostu zwyczajnie nie stać nas na jedno duże wydarzenie. My musimy rozkładać akcenty na wszystkie tygodnie wakacyjne i tak też będzie się działo. Będziemy o tym Państwa informowali wkrótce, bo odbędzie się konferencja i powiemy Państwu, na jakie wydarzenia w Kołobrzegu, których realizatorem jest Regionalne Centrum Kultury, mogą mieszkańcy, no i oczywiście turyści, liczyć w tym roku. Piosenki, recytacje, gra na skrzypcach czy pokaz akrobatyki zaprezentowali uczniowie klas od 4 do 8 podczas uroczystej gali Szkoły Podstawowej Morska Kraina, która odbyła się we wtorek w Regionalnym Centrum Kultury. Dzisiaj mamy tradycyjnie podsumowanie roku szkolnego, a w zasadzie 2-3 lat. Jest to podsumowanie pracy uczniowskiej i nauczycielskiej. Mamy taką tradycję, żeby na scenie przedstawić rodzicom i nam samym, co nam się udało osiągnąć przez te ostatnie lata. Na scenie Regionalnego Centrum Kultury dzieci zaprezentowały bogaty program artystyczny. Dzisiaj wystąpili uczniowie z klas 4-8, jutro przedszkolaki i klasy 1-3. Tak naprawdę jest to taka opowieść o naszej pracy, o edukacji. Dzisiaj tytuł jest Wiem, umiem, potrafię. I w takiej tonacji, w takim przesłaniu dzieci będą prezentowały swoją pracę. I będzie chyba taki punkt kulminacyjny, gdzie będziemy żegnać również klasy 8. Pokażemy nasze prace z całego roku, nasze projekty. Dzisiejsza gala udowodniła, że edukacja jest też radosnym aspektem życia każdej rodziny. Na fragment programu z gali zapraszamy do bloku programów po wydarzeniach dnia. Przychodnia Intermedical prowadzi bezpłatne porady dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków. Z pomocy mogą skorzystać mieszkańcy gminy Kołobrzeg. Poradnia uzależnień działa w Intermedicalu już od dłuższego czasu, jednak do tej pory świadczenia były płatne. Teraz usługi są świadczone również nieodpłatnie. Bardzo szeroki wachlarz, tak? Tutaj nasze specjalistki są naprawdę w dużym zakresie w stanie pomóc, tak? Jeżeli ktoś szuka czy od alkoholu, czy od narkotyków. Praktycznie każda forma uzależnienia jesteśmy w stanie pomóc. Pomocy udzielają specjalistki psychoterapii uzależnień Katarzyna Korzeniowska, Izabela Żaczek i Bożena Gręblewska. Oczywiście zapewniamy pełną anonimowość tym osobom, które się do nas zgłaszają. Mamy w tym doświadczenie. Tak jak powiedziałem, pracownia działa nie od dziś, nie od wczoraj, także i terapeutki, i rejestracja. Jesteśmy bardzo wyczuleni tak na to, żeby pacjenci czuli się komfortowo, tak, przy zgłaszaniu się ze swoimi problemami. Program skierowany jest do osób pełnoletnich i potrwa do 31 grudnia. Zgłosić się można telefonicznie pod numerem telefonu 663-891-503 w godzinach od 9 do 15 lub za pomocą formularza na stronie www. Projekt realizowany jest w ramach środków gminy Kołobrzeg. Zwiększenie dostępności terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób z gminy Kołobrzeg uzależnionych od alkoholu i narkotyków, zagrożonych uzależnieniem oraz ich rodzin. Od lutego ubiegłego roku na terenie powiatu działa Regionalne Pogotowie Kryzysowe. Punkt oferuje pomoc psychologiczną, psychoterapeutyczną i pedagogiczną. Zainteresowanie osób, które takiej pomocy potrzebują, jest bardzo duże. W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kołobrzegu w zakresie poradnictwa specjalistycznego od lutego ubiegłego roku zaczęło funkcjonować Regionalne Pogotowie Kryzysowe. Dzięki realizacji tego projektu PCPR mogło rozszerzyć swoją działalność.
Pomoc można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 20.00. Faktycznie widzimy zainteresowanie osób, które takiej pomocy czy poradnictwa potrzebują i też osoby bardzo często chwalą sobie fakt, że faktycznie można korzystać z tych porad po południu, w godzinach, kiedy często osoby już są po pracy i to, co często zgłaszają nam klienci, to, co doceniają, to, że faktycznie można wejść bez wcześniejszej umówionej wizyty i każdy zostanie zaopiekowany. W ramach projektu funkcjonują dwa zespoły mobilne i jeden stacjonarny. Jeżeli osoba ma trudności związane chociażby z poruszaniem się, czy nawet związane z tym, że komunikacja jest utrudniona w tych miejscowościach powiatu kołobrzeckiego, które są dalej położone od Kołobrzegu, to my oczywiście na wniosek klienta również dojeżdżamy, nie tylko na wniosek klienta, ale jeżeli zadzwoni do nas również osoba, która zgłosi, że w danej rodzinie jest jakiś problem i ta rodzina wyraża zgodę na to, żeby faktycznie interwent kryzysowy przybył, to oczywiście zawsze jesteśmy w gotowości. Załamanie, depresja, rezygnacja to tylko część problemów, z jakimi każdy może zgłosić się do Regionalnego Pogotowia Kryzysowego. Kryzysowa sytuacja może dotyczyć różnych kwestii. W kryzysie można być po śmierci bliskiej osoby, można być po jakimś zdarzeniu losowym. Również są osoby po próbach samobójczych. Kryzys tak naprawdę, my nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jaka sytuacja, jaki kryzys wywołał u danej osoby. Najważniejsze, żeby osoba trafiła do nas i jeżeli potrzebuje pomocy, czasami potrzebuje tak naprawdę oparcia, wsparcia, czy też zwykłego wysłuchania drugiej osoby, to zawsze może na nas liczyć. Pomoc udzielana jest stacjonarnie w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kołobrzegu przy ulicy Grodgera 11 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 20.00 lub pod numerem telefonu 94 35 480 66. Miasto rozstrzygnęło konkurs ofert na prowadzenie działań wspierających dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie. Wybrano ofertę Stowarzyszenia Kropka Wolni od Uzależnień – Moc w Niemocy. Miasto prowadzi szereg działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie i pomocy osobom doznającym przemocy. Jednym z takich działań jest prowadzenie całorocznie punktu konsultacyjnego, w którym każda osoba, która boryka się z problemem przemocy, może liczyć tam na pomoc psychoterapeuty, psychologa, prawnika. Także to jest w Centrum Spraw Społecznych przy ulicy Okopowej. Tam też swoją siedzibę ma Stowarzyszenie Kropka Wolni od Uzależnień, które powstało w 2013 roku. Wśród swoich członków posiada specjalistów terapii uzależnień, psychologów, pedagogów, instruktorów i wiele innych osób chcących pomagać. Stowarzyszenie prowadzi grupę wsparcia dla osób doznających przemocy. Taka grupa, takie spotkania również odbywają się właśnie w Centrum Spraw Społecznych i właśnie Stowarzyszenie wystąpiło z kolejnym projektem o nazwie Moc w Niemocy, który ma na celu zwiększenie dostępności i skuteczności ochrony oraz wsparcia osób dotkniętych przemocą w rodzinie oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Projekt zakłada, że raz w tygodniu specjaliści będą się spotykali z grupą osób potrzebujących wsparcia w tym zakresie. I pamiętajmy, że przemoc to nie tylko ta fizyczna. Tych działań należy podejmować coraz więcej, tak aby ta świadomość, kiedy spotykamy się z przemocą, bo jak dobrze wiemy, ta przemoc może mieć różne oblicza, to nie zawsze chodzi o tylko i wyłącznie o przemoc fizyczną, a tak najczęściej cały czas właśnie diagnozujemy tą przemoc. Więc tutaj naprawdę warto, że te osoby, które mają jakiekolwiek pojawiające się przeszkody w postaci tego, że ta przemoc w ich życiu się pojawiła, to żeby wiedziały, że mogą liczyć na wsparcie, na pomoc. Każda osoba, która potrzebuje wsparcia, może się zgłaszać do punktu, który znajduje się przy ulicy Okopowej 15A w Centrum Spraw Społecznych. Oczywiście stowarzyszenie zapewnia pełną anonimowość. Projekt jest skierowany do mieszkańców miasta gminy Kołobrzeg. Każde dziecko powinno mieć dom. To wydaje się oczywiste. Są jednak dzieci pozbawione domu, opieki, krzywdzone, osierocone, porzucone.
Takim właśnie dzieciom pomaga Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, znajdując rodziny zastępcze. Tych jednak wciąż jest za mało. Na terenie powiatu funkcjonuje tylko jedno pogotowie opiekuńcze dla dzieci przy ulicy Akacjowej w Kołobrzegu. To tutaj od 2005 roku pani Genowefa działa jako rodzina zastępcza. To jednak za mało, bo potrzebujących dzieci wciąż przybywa. Dlatego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie cały czas poszukuje rodzin zastępczych. Jestem bardzo wdzięczna pani Genowefie, którą już wszyscy znają, że to pogotowie prowadzi. Jest naprawdę osobą wielkiego serca. Ale też no, chcielibyśmy odciążyć ją w tej pracy. Również nasze pozostałe rodziny zawodowe i niezawodowe, które przyjmują niespokrewnione ze sobą dzieci, są, trzeba powiedzieć, przepełnione. I szukamy zawsze, ciągle, kandydatów na rodziny zastępcze. Każdy, kto czuje się na siłach, chce pomóc porzuconym dzieciom i otoczyć je miłością, proszony jest o zgłaszanie się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kołobrzegu przy ulicy Grodgera. Każda osoba będzie przez nas z otwartymi rękoma przyjęta. Osoby mają zapewnione badania psychologiczne pod względem predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Następnie kierowane są na szkolenie. Szkolenie jest 62-godzinne, z tym, że w tym jest 52 godziny teorii. Dodatkowo również w ramach szkolenia jest 10 godzin praktyk u funkcjonujących już rodzin zastępczych zawodowych. Dzieci czekające na rodzinę zastępczą to dzieci z interwencji, z postanowieniami sądu, ale i niemowlaki pozostawione w szpitalu do adopcji. Dzieci są właśnie w każdym wieku, można powiedzieć. Od dziecka, które jest często pozostawione, może nie często, ale pozostawione w szpitalu, po 17-latka. Także dziecko w pieczy zastępczej może być do 25 roku życia, jeżeli się uczy, no ale osiągając 18 lat dziecko samo stanowi, czy chce pozostać w rodzinie zastępczej, czy chce opuścić tą rodzinę zastępczą. Każda rodzina zastępcza może liczyć na pełne wsparcie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Zawsze wspieramy tutaj pomocą pedagogiczną, psychologiczną. Oczywiście rodziny, które przyjmują dzieci, otrzymują pomoc na każde dziecko w wysokości w tym momencie od 1 czerwca 1189 zł. Oprócz tego na każde dziecko przysługuje również świadczenie 500+. No i zawodowa rodzina zastępcza również otrzymuje wynagrodzenie za swoją pracę. Żeby stać się rodziną zawodową, na początku trzeba rozpocząć od statusu rodziny niezawodowej, no i trochę pofunkcjonować. Obecnie na terenie powiatu kołobrzeskiego w rodzinnej pieczy zastępczej przebywa ponad 160 dzieci. Na całą rozmowę z Lilianą Korzeniewską zapraszamy po wydarzeniach dnia. Nowe donice na balkonie ratusza, nowa obsada wieloletnia na ulicy Gierczak, trawy pampasowe, bergenia, lawenda i około 1000 róż w pąkach. Nasze miasto pięknieje z każdym dniem. Wszystkie rośliny w tej chwili, i lawendy, i szałwie, i róże są w pąkach i zaczynają właśnie kwitnienie. Oczywiście róże będą kwitły do późnej jesieni, bo tak dobraliśmy gatunki, aby róże kwitły jak najdłużej. One kwitły do października, a nawet jak spadł śnieg, to jeszcze było widać róże. Róże są posadzone przede wszystkim na placu 18 marca i na skwerze miast partnerskich, gdzie mamy ich 4 odmiany. Ale oprócz róż na skwerze rosną również hortensje i nie tylko. Trawy rozplenice, pomiędzy nimi są jeżówki posadzone, a w cieniu pod świerkami rosną paprocie, witlica japońska, bardzo rzadka, piękna paproć, pióropusznik strusi z drugiej strony pod bzami. Wszystko jest podsadzone bluszczem kolchickim, pięknym bluszczem, który ma piękny kolor, duży liść. Oczywiście dosadziliśmy pod świerkami jeszcze więcej poziomek, co cieszy się wielkim zainteresowaniem i wiele ludzi się zatrzymuje, pyta, czy można zerwać, czy są jadalne. Ponadto w tym miejscu przyjęło się 12 sztuk miłorzębów. Jak często podkreśla Monika Buźko-Kuś, nasadzenia charakteryzuje duża bioróżnorodność. Tych roślin jest bardzo dużo. One się różnią fakturą liści, kolorem. Są przeróżne, są dostosowane do miejsca. Tak jak mówiłam, paprocie są posadzone gdzieś w podcieniu drzew. Nie wspomniałam jeszcze o żywopłocie z laurowiśni,
która też jest soczysta, zielona, błyszczące liście, piękna, wyrośnie na wysokość ławek, będziemy ją tak chcieli i prowadzili. Chodziło o to, żeby stworzyć takie kaskady tutaj tych roślin. Rośliny dobrano tak, żeby przez cały rok cieszyły swoim wyglądem. Do nowych nasadzeń możemy zaliczyć donice wzdłuż ulicy Gierczak. Posadziliśmy drzewa w odmianie Prunus umbra culiflera. To jest taka odmiana drzewa, które nie ma dużej korony, ale ma taką kulistą i zwartą. I wszystko na dole podsadzone jest piękną różą historyczną w kolorze takim bladym różowym, werbeną patagońską i kocimiętką. Oczywiście na plac 18 marca powróciły agawy. Rozwijają się tam róże i zaczyna kwitnąć szałwia. Rozstrzygnięty został również kolejny przetarg na pracę w tym miejscu. Będą kolejne prace, będą wykonywane obrzeża wokół tych rabat wewnętrznych, tak żeby łatwiej było je obkosić, żeby one były bardziej estetyczne i podkreślone te rabaty. I w bocznych partiach parku będziemy sadzić rośliny zadarniające. Tam, gdzie nie chce rosnąć trawa i mamy kłopot z plewieniem, posadzimy odmiany brunery, paproci i bluszczu kolchickiego, żeby po prostu estetycznie wyglądały te rabaty boczne, te zacienione. Jak przyznaje ogrodnik miejski, wszystkie nasadzenia są tak dobrane, żeby wymagały jak najmniejszych nakładów finansowych i pracy ludzkiej, a cały rok pięknie wyglądały. Tak, żeby nie było tak ciągle tego wkładania i wyciągania tych roślin. Ja wiem, że zniknęły rabaty, te kolorowe, bratkowe i tak dalej, ale to jest naprawdę ogromny, ogromny zasób pieniędzy i pracy ludzkich rąk na chwilę. A my posadziliśmy te róże w 2020 roku i te lawendy i szałwie i teraz trzeci sezon będą kwitły. Cały czas trwają również prace w parku przy hotelu Centrum. W planach są też nasadzenia na rondach koło rynku czy placu koncertów porannych, a od wczoraj na ratuszu pojawiły się drewniane doniki. W piątek rano w koszalińskim sądzie odbyło się posiedzenie w sprawie dotyczącej zawarcia ugody pomiędzy dotychczasowym dzierżawcą ośrodka Gryf a powiatem. Ugoda została zatwierdzona przez sąd. Coraz bliżej do zakończenia trwającej 8 lat batalii o ośrodek Gryf. Kilka miesięcy temu zarząd powiatu podjął mediację z dotychczasowym dzierżawcą ośrodka Gryf. Projekt ugody strony negocjowały ze sobą kilka tygodni. My postawiliśmy bardzo wysokie warunki, które wszystkie zostały przyjęte przez stronę, która wylicytowała najwyższą kwotę. Mamy nadzieję, że ta nowela brazylijska, tutaj powiatowa, zakończy się w końcu. Projekt tej ugody został dzisiaj rano zatwierdzony przez sąd w Koszalinie. Na tym jednak nie koniec. Na początku lipca planowane jest podpisanie aktu notarialnego. Wszystkie warunki, które my przedstawiliśmy drugiej stronie, czyli wpłata ponad 40 milionów złotych pomniejszone o wadium, które strona już płaciła, plus zadośćuczynienie odsetki w wysokości 1 650 000 zostały zaakceptowane. I znaczy to, że jeżeli druga strona wywiąże się z tych postanowień, z warunków ugody zawartej, rzeczywiście budżet powiatu zostanie wzbogacony o znaczną kwotę, która będzie na pewno dobrze spożytkowana dla mieszkańców naszego powiatu. Pieniądze ze sprzedaży Gryfa będą mogły zostać przeznaczone między innymi na zaplanowane inwestycje, ale jak mówi Jacek Kuś, nie dzieliłbym skóry na niedźwiedziu. Mieliśmy kilkanaście miesięcy temu taką podobną sytuację, gdzie cieszyliśmy się, że udało nam się za odpowiednio wysoką kwotę sprzedać i przypomnę, że do wpłaty pieniędzy nie doszło, więc poczekajmy, aż środki zostaną wpłacone przez drugą stronę, poczekajmy, aż podpiszemy akt notarialny i wtedy pewnie będziemy zastanawiali się, jak te środki rozdysponować, a kwestii tutaj właśnie wymienionej przez panią redaktor inwestycyjnych jest bardzo dużo, także na pewno nie będziemy mieli kłopotów z rozdysponowaniem i ze spożytkowaniem tej kwoty. O dalszych etapach sprawy dotyczącej ośrodka Gryf będziemy Państwa informować. 18 i 19 czerwca Budzistowo przypomni o swoim ponad 1000-letnim dziedzictwie. Wszystko za sprawą czwartego festiwalu wczesno-średniowiecznego Budzistowo Dawny Kołobrzeg. W kolejny weekend w Budzistowie już po raz czwarty będzie można odbyć wielką wyprawę do czasów przedlokacyjnego Kołobrzegu. To tu przeniesiemy się do czasów pierwszych Piastów, Mieszka I i Bolesława Chrobrego. 18-19 czerwca przy ulicy Kasztanowej w Budzistowie, czyli tam, gdzie już przyzwyczailiśmy, mam nadzieję, naszych gości do tego, że warto przyjść i dotknąć historii dosłownie, bo jesteśmy na terenie dawnego Podgrodzia, to też za każdym możliwym przypadkiem podkreślamy, bo
To jest wyjątkowa impreza, ona nie tylko jest wyjątkowa dlatego, że opowiada o wyjątkowym miejscu, wyjątkowej historii, bo jednym z najważniejszych ośrodków, jakie funkcjonowały na terenie Polski wczesnopiastowskiej, czyli około brzegu, tym przedlokacyjnym, no ale mamy też przyjemność zrealizować to wydarzenie w autentycznym miejscu. Podczas wydarzenia będzie można spotkać ponad 100 rekonstruktorów historycznych z całego kraju. Będą mogli Państwo zobaczyć pracujących tak kowala, jak i skórnika, garncarza, myśliwego, wiele rzemiosł wczesnego średniowiecza, pracującą kuchnię średniowieczną, gdzie jedzenie dla nas, wyżywienie gotuje się przede wszystkim w glinianych garnkach zgodnie z tradycją. Spora grupa wojowników, spora grupa rzemieślników, wszyscy w tak zwanym obozie historycznym, ponieważ po raz kolejny dzielimy obóz na dwie części. Jest obóz, gdzie przyjeżdżają ci, którzy zajmują się odtwarzaniem pewnych artefaktów, ale też stylizacji. I to jest taka część jarmarku średniowiecznego, w odróżnieniu od tego etnograficznego, byśmy powiedzieli, który jest przed wejściem. No i ścisły obóz historyczny. Będą także walki. Wojownicy będą ścierali się ze sobą na placu boju. Będą turnieje w nieco innej formie niż w zeszłym roku, ale będą. Będzie pokaz sokolniczy, czyli po raz kolejny mamy zwierzęta. No i oczywiście najsilniejsza część, ta, na której nam najbardziej zależy, to jest część edukacyjna, poczynając od najmłodszych, czyli namiot, gdzie dzieci będą mogły się bawić z naszym animatorem, oczywiście w kontekście historycznym. Dalej część rozrywkowo-naukowa, czyli spotkanie z Elżbietą Herezińską, z pisarką naszą lokalną z gminy Kołobrzeg, no ale o niezwykłym zasięgu i wielkiej, wielkiej popularności w całej Polsce. Podczas tegorocznego festiwalu wczesnośredniowiecznego obecna będzie także Politechnika Koszalińska, która będzie promowała nowoczesną technikę, jaką jest druk 3D. Przy Politechnice Koszalińskiej Centrum Druku 3D przygotowało, no nie mogę powiedzieć, że to są artefakty, bo to już jest wydrukowane, ale właśnie z Muzeum z Gniezna dostaliśmy skany, czyli zdigitalizowane materiały oryginalnych obiektów znalezionych przez archeologów. Dzięki temu młodzież, właściwie wszyscy będą mogli dotknąć tej historii, czyli tego pastorału, bez obawy, że to się zniszczy, bo to już jest kopia wydrukowana. Młodzież będzie mogła pomalować sobie żołnierzyki. Tu mamy ciekawostkę, bo tu jest kupiony żołnierzyk, tu jest taki sam wydrukowany. Chcemy zrobić konkurs na najlepiej pomalowanego żołnierzyka. Będą nagrody dla młodzieży. Czwarty festiwal wczesnośredniowieczny rozpocznie się w sobotę 18 czerwca na terenie dawnego Podgrodzia, łące przy ulicy Kasztanowej w Budzistowie. Całą konferencję nadamy dzisiaj po wydarzeniach dnia. Tą informacją kończymy wydarzenia tygodnia. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.